Zapraszam Was do obejrzenia materiału z akcji ratunkowej, która miała miejsce w lipcu 2022 roku na Broadpeaku. Będzie to szereg filmików, które będą pokazywały poszczególne etapy. Starałem się kręcić na tyle, na ile po prostu było to w tych warunkach możliwe. Nagranie było prowadzone telefonem, więc wybaczcie, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast no, nie było innej możliwości i też nie było czasu. Przed każdym filmikiem będę Wam robił tutaj takie małe wprowadzenie w sytuację, co się działo oraz o czym będzie ten materiał. Filmik pierwszy, a więc krótkie wprowadzenie. Tutaj rozpoczynamy naszą akcję ewakuacyjną, ale kilka słów o tym, jak w ogóle do niej doszło. A więc ja po biwaku na przełęczy na wysokości 7700 metrów o godzinie 24 zszedłem do C3. Słuchajcie, jesteśmy w ataku szczytowym. Przede mną Włoch, z którym idę. Zobaczcie K2, jak pięknie widać. Za mną też coś tam się cały czas dzieje. Także dochodzimy do przełęczy. Przełęczy, no i tam już potem na Rocky Summit. No i mam nadzieję dalej. Także pozdrawiam. Zobaczcie jeszcze, jaka pogoda się zrobiła. 19. No my nagotowaliśmy wody i pijemy. Chyba jak to wygląda. Pozytywnie się nastawiamy. Przed atakiem już szczycimy. Do swojego namiotu, gdzie był tam już Włoch, z którym dzień wcześniej robiłem atak szczytowy. Nad rankiem, gdzie była bardzo dobra pogoda, zauważyłem dosyć takie mocne zamieszanie, szczególnie wokół jednego namiotu. W C3 była także Magda Poniatowska, która dzień wcześniej także miała atak szczytowy, czy przeprowadzała atak szczytowy. Magda wprowadziła mnie w sytuację, że właśnie w tym namiocie jest George, on już jest pod tlenem, podała mu deksametazon. No i ogólnie szukamy sojuszników do tego, aby przeprowadzić akcję ewakuacyjną. Podszedłem do namiotu, zauważyłem, że George jest po części komunikatywny, a po części nie, więc prawdopodobnie ta cała jego obecność na tej górze i to, do czego doszło, było spowodowane obrzęgiem mózgu. Więc wiedząc, że to jest George, czyli osoba z naszej agencji, czyli Lila Peak Expedition, gdzie jedliśmy z nim posiłki, gdzie rozmawialiśmy z nim niejednokrotnie w mesie, no gdzieś tam poczucie tutaj obowiązku na pewno z mojej strony było większe. Ja bardzo się cieszę, że z racji tego, że jestem wojskowym, cieszę się, że te cechy właśnie, które jakby w wojsku są pożądane, że one tutaj także się objawiły, czyli jakby nie było problemów tutaj z przejęciem kontroli i z liderowaniem jakby w trakcie tych dwóch dni, w trakcie tej akcji, więc z tego na pewno bardzo się cieszę. Ekipa z Chile, która użyczyła już tlen, a z tego co ja się orientowałem, butla z tlenem właśnie w Pakistanie w tym sezonie kosztowała około 1500 dolarów, użyczyła tego tlenu bez problemu,
Więc ekipa z Chile powiedziała, że ona oczywiście będzie brała udział w akcji. De facto ja ich dzień wcześniej właśnie spotkałem na przełęczy. Do tego jeszcze dołączyła osoba z Ekwadoru, Antonio z Hiszpanii i jeszcze jeden Meksykanin, więc naprawdę bardzo fajny team. I jakby byłem przekonany, że z tym teamem damy sobie radę zejść do C2. Więc zapraszam Was do tego krótkiego pierwszego filmiku. Wchodzimy z C3 i od rana maszerowanie lekami tlenem. Mam nadzieję, że chłopak nie wiem tlen. Także staramy się wyjść jak niżej, jak nie da. I wprowadzenie w drugi filmik. W drugim filmiku zauważycie, że robimy przerwę. Ona była praktycznie zaraz po rozpoczęciu akcji. Zdaliśmy sobie sprawę, że George nie jest w stanie samodzielnie przy pomocy osób z boku iść w dół. Zdaliśmy sobie tam także sprawę, że będziemy musieli wymyślić inny sposób ewakuacji, że po prostu ta akcja będzie trwała dużo, dużo dłużej. To troszeczkę jest takie odniesienie do tego zdjęcia, które jest za mną, na którym jest Czarek Benedetti, który wygrał etap w Giro Italia. Takim dla nas Czarkiem był tam właśnie George, a my byliśmy tymi pomocnikami i my jakby pracowaliśmy na jego sukces, na jego wygraną, a tą wygraną było właśnie zejście możliwie jak najniżej. W tamtym momencie mieliśmy bardzo wielką nadzieję, że będziemy musieli z George'em schodzić do obozu drugiego, do którego mieliśmy nadzieję, albo ktoś nam wyjdzie, albo będzie akcja śmigłowcem. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Teraz zobaczcie, jak wszyscy po wczorajszym Summit Push, chłopaki z Meksyku harlają, śląskie słowo, nie? Ale wszyscy działają tak jak mają. Także tyle co się da. No musimy go ściągnąć. Fajnie, że to chłopak Madzia też tu. Ekwadoru. Ekwador. Fajnie, że tu działa. Meksyko. Meksyko i Ekwador. Very good. Filmik trzeci, mam tutaj małą ściągę. Na tym filmiku pokazuję Wam, jak właśnie przebiegała akcja ewakuacyjna w pierwszy dzień. Praktycznie wszelkie pola śnieżne przechodziliśmy właśnie w taki sposób. Na pierwszym planie widzicie osobę, która nazywa się Alex Abramów, to jest właściciel firmy Seven Summits Club. On także tam był na ataku szczytowym, również nieudanym. Osoba bardzo, bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o góry wyższe, i widzicie właśnie, że ma na krótkiej ląży przepiętego George'a, opuszcza siebie jakby i jego na rewerso,
moja rola w tym dniu polegała na tym, w tej części akurat, czyli na polach śnieżnych, że ja byłem cały czas jakby obecny przy nich, w momencie gdy należało z poryczówki przepiąć się niżej, to ja odciążałem jakby cały układ i wykonywałem przepinkę właśnie ich w dół, i Jojo i Alexa. Więc jakby w pierwszy dzień praktycznie można powiedzieć, że 2/3 akcji przebiegało właśnie w ten sposób. Oczywiście przy każdej przepince robiliśmy przerwę, nie zawsze na jakieś picie, ale jakaś przerwa zawsze musiała być wykonana. George, jak widzicie, on się ześlizguje, więc no, należało uważać, żeby taraki nie wchodziły mu gdzieś tam pod nogi. On też tam troszeczkę miał takie sytuacje, gdzie nagle chwytał trochę jaźni i usiłował coś tam zrobić. Niestety częściej to nam przeszkadzało niż pomagało. Jest krok, po prostu wrot. Odbił bek. Następny filmik. Tutaj pokazuję przerwę. To oczywiście jest tak, że ciągle na polu śnieżnym pomiędzy C3 a C2. Tutaj na tym filmiku widzicie, jak usiłujemy jakby wymóc tutaj na George'u, aby pił i jadł. Oczywiście tego jedzenia nie mieliśmy dużo. Rarytasem tego dnia był Mars, który ktoś miał gdzieś schowany, i tym Marsem jakby poczęstowaliśmy George'a. Gdzieś tam mieliśmy jeszcze jakieś batony, ja miałem jakieś Dizzwany. One też na wysokościach bardzo dobrze wchodzą. Więc tak naprawdę w tym dniu, w trakcie zejścia, staraliśmy się George'a karmić batonami, czyli szybkim źródłem węglowodanów. I też oczywiście nie tracimy wtedy dużo czasu i jak najwięcej wody, elektrolitów, takich rzeczy. Więc próbujemy też go zmusić do tego, żeby jadł, pił, ale też uświadomić mu, że on musi iść samodzielnie, gdyż, no nie ukrywajmy, wszyscy byliśmy zmęczeni. Mieliśmy tam informację, chyba już wtedy mieliśmy informację, że istnieje prawdopodobieństwo, że będzie śmigło, więc jakby troszeczkę też tym żyliśmy. Więc wiedzieliśmy, że im on będzie bardziej operatywny, im on będzie jakby w lepszej formie, będzie potrafił się przemieszczać w dół, tym szybciej dojdziemy do C2, a tym samym jakby my, tym szybciej zejdziemy w dół. So we need that after half an hour you go yourself. That's why you must drink something, eat, yes, something medicine. You don't want to drink, go drink yourself. Drink. You don't give you drink, eat dexamethasone. We are on 650 meters, maybe something more. And also, saw me on massive. You want a little more? Yes. Następny filmik to jest bodajże, z tego co pamiętam, 14:38 i mamy tutaj już jakby obietnicę, że będzie to śmigłowiec. De facto, że ekipa moja, która była na dole,
że po prostu weźmie udział w tej akcji. Omawialiśmy już tutaj sposób ewentualnie podebrania George'a, czyli w jaki sposób, jeżeli zostanie podana lina, w jaki sposób go zapiąć. Ja oczywiście tą informację powiedziałem chłopakom, i całemu teamowi, wszyscy byli mega ucieszeni. Tam już chyba było około, tak prognozowaliśmy, jakieś półtora godziny do C2, do miejsca, gdzie faktycznie śmigłowiec mógłby George'a podebrać, więc tutaj jakby siły nam wróciły i po prostu i szliśmy w dół, nie? Tutaj za mną na zdjęciu jest zdjęcie Kaspra Tekeli i Kasper, który no między innymi oczywiście zrobił 4 granie Matterhornu w 17 godzin, to ja bym go właśnie przerównał do takiego śmigła, nie? Że naprawdę informacja o tym śmigłowcu to była dla nas taka taka dźwignia i jestem przekonany, że takie osoby jak Kacper, a Kacper też był na Broad Peaku i też akurat zakończył swoją działalność mniej więcej na tej wysokości co ja, także mamy tutaj chyba z Kacperem jakieś powiązanie i dlatego nie jest ambasadorem właśnie tego pokoju. To jestem przekonany, że właśnie gdyby był z nami Kacper, to szłoby to dużo, dużo szybciej. Słuchajcie, jest 14:38, jesteśmy jeszcze jakieś może półtora godziny do C2. Zmieniamy się już tam, to jesteśmy tak wyczerpani, że no szkoda gadać, ale Akbar, Piotrek, Radek, cała ekipa Hati, cała nasza ekipa tak połączenie z Akbarem załatwia śmigło, więc C2 będzie śmigło. No nie wiem, jakby to się skończyło. Dalszym ciągu. Wyjdzie jak krew z nosa. Dobrze, że Deksa i tlen, Mars i woda zaczęła działać, bo tak musielibyśmy gościa odpulać i spuszczać. To już trochę kompensuje. I na następnym filmiku jest bodajże godzina 16:06 i przedstawiam Wam tutaj technikę ewakuacji, którą stosowaliśmy, gdy pokonaliśmy już pola śnieżne. Tam stosowaliśmy taką technikę, że trzeba było George'a opuszczać z punktu do punktu na osobnej linie i oczywiście przy nim był obecny ratownik i tak na zakładkę jakby wykonywaliśmy te czynności. I to już bym trochę porównał do tego obrazka, który jest za mną. Na tym obrazku jest Patrycja Bereznowska, nasza kochana mistrzyni ultra. Faktycznie to było dla nas ultra. Nie tylko ultra jakby tego dnia, ale ultra od samego początku, gdy wychodziliśmy na atak szczytowy. Dlatego naprawdę tak ważne jest przygotowanie fizyczne i kondycyjne właśnie, gdy wybieramy się na takie challenge jak Himalaje czy Karakorum. No i słuchajcie, jest 16:06. Takie dwa wyciągi pokonujemy jakieś 2 godziny przy dobrych wiatrach, bo teraz weszliśmy. I na czym to polega? Czyli ta lina trakcyjna, z której zawsze korzystamy, dalej jest liną trakcyjną. Mamy kolejną linę, którą zapinamy do poszkodowanego. I tak teraz przykładowo tam u góry ja robiłem stanowisko i opuszczałem ich i czekajcie,
piękny ten. I opuszczałem poszkodowanego wraz z jednym ratownikiem w dół do kolejnego punktu, tam że z gościu, który już buduje to stanowisko, przejmuje tą linę. No i tak to idzie, nie? Tak trochę. No ale dobrze, że idzie. Mamy nadzieję, że zdążymy na śmigłowcem drugim, bo inaczej to chyba byśmy się nie urobili, bo po całym przeznaczeniu szczerze mówiąc, to jakąkolwiek wodę zagotowaliśmy dla niego. Tak, żeby tak w sumie bez jedzenia picia. No ale jak się działa, to się działa. Także czekam, aż z tamtego punktu wyjdą. Pójdę ewentualnie wyminę, aczkolwiek kamp drugi już jest tam. Jak widzicie, gdzie są namioty. I tam trochę wyżej musimy się usadowić. Ale no to też jest kwestia tego, że musimy tam zdążyć, żeby tam być. No. Także taka dwa, jak zobaczę. Też pewnie dzisiaj jakieś summit push były. Dobra pogoda. Tyle. Trwamy dalej. Następny materiał to dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że nie będzie śmigłowca. Oznacza to, że musimy zorganizować nocleg, musimy zorganizować jedzenie, picie. Ktoś musi z George'em zostać. No i nie wiemy, co się będzie działo dnia następnego. Dostałem informację, że drugiego dnia do C2 przyjdzie Rescue Team. Więc jakby to była taka nowa informacja, która napawała jakąś nadzieją. Druga informacja, raczej sytuacja, mijam tabliczkę, która upamiętnia Tomka Kowalskiego. Nie jest to te miejsce, w którym Tomek odszedł. Jest to takie miejsce, tak jak mówię, na takim progu skalnym, mniej więcej na wysokości 6300 metrów, tak mi się wydaje. Dla każdego Polaka, który tam jest, jest to chyba takie szczególne miejsce. Takie miejsce, w którym gdy przechodzisz obok niego, czy do góry, czy w dół, to wpada po prostu taka myśl o tych wydarzeniach, które były w 2013 roku. Słuchajcie, chciałem tu wykorzystać moment przy tabliczce Tomka Kowalskiego. Jesteśmy już na wysokości 6250. Dowiedziałem się, że śmigło nie przyleci. Zmienia to postać rzeczy. Słuchajcie, nas tu jest gdzieś jakieś 7 osób. Mi się wydaje, do pomocy. No i no tak naprawdę to kosztuje siły, bo podejść 1 metr do góry to jest mega duże zmęczenie. Plan jest taki, że ja już lecę do dwójki, bo w wysokiej dwójce mam depozyt 2 liofy na szczęście. Więc plan jest taki, że lecę po to, idę do tej dwójki, którą. No i prawdopodobnie ja i Alek zostaniemy z gościem. No nie wiadomo, czy jutro śmigło przeleci. Laila Pig organizuje na jutro rano pomoc dla nas z jakimś jedzeniem, piciem, ewentualnie ludźmi do pomocy, jak musielibyśmy go ściągać jeszcze na sam dół. Ale uwierzcie mi, że orka na ugorze, nie? Dobra, lecę gotować, bo tu tak naprawdę bez picia się okazało, że chłopaki nie pogotowali za dużo. Tylko w sumie to ja tam termos miałem i jeszcze jedna osoba, a gościu musi pić, nie? W tej sytuacji, jak wiemy, że on dzisiaj nigdzie nie poleci, to on musi pić, musi coś zjeść, nawet jak nie chce. Dobra, lecę w dół. Thank you.
Następny materiał to wysoka dwójka i depozyt. Ja zszedłem już niżej po to, żeby jak najszybciej rozpocząć gotowanie, tak aby w momencie, gdy chłopaki zejdą z George'em, aby było już ugotowane. Moja ekipa, która była na ataku szczytowym, czyli Piotrek, Radek i Hati, schodząc, zwinęli namioty z naszej wysokiej dwójki, ale jednocześnie zostawili mi depozyt, jak się okazało, bardzo dobrze. I właśnie w tym filmie macie pokazane, co w tym depozycie było. Na Broad Peaku na C2 jest niska dwójka, dwójka i wysoka dwójka i tak naprawdę rozbija się tam, gdzie jest miejsce. No, gdy my wchodziliśmy do góry, miejsce było już tylko tam na wysokiej dwójce, więc tam też mieliśmy rozbity namiot. Te akurat miejsce, gdzie mieliśmy rozbity namiot, też nie było takim super miejscem, bo zdarzało się, że spadały tam bryłki lodu lub kamienie. Słuchajcie, jesteśmy w wysokiej dwójce, 6250. Zobaczymy, czy opłacało się zostawić depo. Normalnie bym tu chłopaków zdzierżył, że nie wzięli mi tego na dół, ale zaraz zobaczymy, czy się opłaca, że tego nie wzięli. I uwaga, stoliczko na krysie. Jeden Leof Chicken Masala. Parfabele. Moja kochana czapeczka, którą będę suszył. I słuchajcie, dwie śniadaniówki. Ernesto, my deposit. What change? Yes, I go to down and I will be a cook. But I must take my deposit. Słyszycie głosy wszystkich. Lecimy tam na dół gotować dla wszystkich wodę, bo dupa. Na tym nagraniu jestem z Frytką. Frytka to jest nasz kot na całoroczniku. W tym materiale jestem już w namiocie, gotuję po to właśnie, żeby... O, Frytka schodzi? No. W tym materiale jestem już w dwójce i gotuję. Też widzicie, jak chłopaki właśnie z tego ostatniego pola śnieżnego, czyli z tego miejsca też, gdzie ja miałem depozyt, schodzą do nas. No i tu już staram się przygotować cokolwiek po to, żeby gdy chłopaki zajdą, żeby od razu George miał coś do jedzenia i picia. Praktycznie ja wszedłem do pierwszego lepszego namiotu. Ogólnie zasada jest taka, że idąc do góry, pytasz się osób, które mają rozbite namioty w obozach, czy możesz skorzystać. I my też tak robiliśmy, że osoby korzystały z naszych namiotów. No tutaj była taka sytuacja, że ja schodziłem w dół i tak naprawdę w cudzysłowie zagospodarowałem pierwszy lepszy namiot, gdyż ja już nie miałem tam namiotu, a chłopaki i cała ekipa była na tyle wyczerpana, że już na tyle była... Co, Frydzia? A chłopaki byli już na tyle wyczerpani, że po prostu nie chcieli schodzić do niskiej dwójki, gdzie oni mieli rozbite namioty, bo to oznaczałoby kolejne, gdzieś tam podejrzewam, jakieś 45 minut akcji. Okej, okay. Znalazłem pierwszy wolny namiot. Fajnie, że to Simon, bo jest duży. Nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj z niego korzystał. Gotuję wodę. Na pierwszy ogień pójdzie od razu jakiś tam gorący kubek. Tam jest ekipa. Ważne, żeby od razu jakoś się przyjdzie, lekko coś tam zjadł. Cały czas tlen. Chłopaki z Meksyku, ekipa tam jest w jednym namiociku. Także musimy przetrwać do jutra i tyle. Napoić go czymś, najeść, ale takie lajtowe rzeczy. Jutro ponoć ma ekipa na tym kopa do przyjścia. Zobaczymy.